Cześć, Tymon, a dziś coś z innej beczki, czyli jojo. Fajna zabawka, można nauczyć się jakichś trików, zaszpanować przed kolegami na przykład. Okej, dziś wam powiem, jakie jojo wybrać na początek i jak je rozwijać dobrze, by móc uczyć się kolejnych trików, które będę prezentował i uczył was w następnych odcinkach. Oglądajcie! Tak, jakie jojo wybrać? Polecam jojo One od Jojo Factory, które mam w zestawie dwa łożyska, czyli wąskie i szerokie. Ja mam zamontowane wąskie. Normalnie jak do was przyjdzie, to będziecie mieli wąskie zamontowane, które jeżeli wypuścimy jojo, starczy ruszyć nadgarstkiem do góry, by je podciągnąć. A jeżeli mamy szerokie łożysko, to musimy wykonać trik typu bind, żeby je podciągnąć. Spróbuję zrobić ten trik, może mi wyjdzie. Na razie tego nie róbcie, bo jeszcze... No, jednak jeszcze dokładnie go nie opanowałem, ale kilka trików innych umiem. Najpierw jak założyć jojo? Normalnie macie założone to w ten sposób. Od razu macie taką pętelkę i trzeba zawiązać to tak, pociągnąć za tą linkę, by jeżeli założymy na palec środkowy, ściskało się. Nie wiem, czy to było dobrze widać. I jak rozwinąć jojo? Łapiemy je w ten sposób, żeby nie było tak, bo nam będzie ciężko je rozwinąć, tylko tak. Widać? Trzymamy w ten sposób i pokazujemy bicepsa i puszczamy tak. Podciągamy lekkim ruchem nadgarstka. Nie możemy robić takich ruchów, tylko pyk. Ono się tam może kręcić normalnie. Nie może być zablokowane. Ptaki mi kraczą, ok. Czyli tak. Jojo musi się prosto kręcić. Niestety mi się trochę zakręciło, więc muszę bardziej prosto puścić. Już trochę lepiej. I podlatuję z powrotem. Czasami nawet mocno uderza o rękę. Ok, jeszcze pokażę wam, jak dobrze zwinąć. Na, jak widzicie, jojo tak nie zwiniemy. Cały czas będzie tak samo. Tak, kręci się. One nie może być zablokowane, więc na początek musimy zawinąć na ten palec. I następnie zakręcić do końca, potem już możemy puścić i złapać sobie na środkowy palec. Taka logika. Ode mnie na razie to tyle. W następnym odcinku nauczymy się trzech podstawowych trików. Na razie nie będę zdradzał, jakie to są. Ja już się z wami żegnam. Postawcie łapencję w górę, subnijcie i walnijcie dzwona. Napiszcie pozytywny komentarz. Cześć!